Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Się Nagrywam ten wstęp trzeci raz. Zazwyczaj nagrywam raz i tyle. Koniec, kropka. Dzisiaj jakoś mi nie wyszło, bo to zacząłem z otworzonym mailem. W sumie nie chciałbym, żebyście czytali moich maili. Nie, żeby coś w nich było super tajnego. Bo nie ma. Jak coś. Ale to po prostu prywatna korespondencja, powiedzmy. No i jakieś tam dane wrażliwe, jakby nie patrzeć, nie? No ale dobra, wracając do naszych techniusów. Dzisiaj mam dwa rtx rtx -y 40 yy, super i to różne będą super. 80 super, 40 to jest w ogóle powalona karta. 4070 Ti super i 4070 super. Yy, cockpit się do tego odniósł, znany liker, ale, ale cockpit tutaj kręci, że on właściwie to nie wie i wydaje mi się, że on się odniósł na takiej zasadzie, a powróżymy sobie z fusów. Na takiej samej zasadzie jak ja, a ja jestem od wróżenia z fusów, a nie cockpit. Cockpit ma mieć wiarygodne przecieki, więc zobaczymy na ile to jest wiarygodne. Może najpierw o tym sobie pogadamy, a na deser zostawimy sobie Intela, który mówi, że generalnie. O, to oni się arm ów Albo dobra, zacznijmy od tego Intela, później przejdziemy do tych RTX-ów. E, Intel mówi, że no generalnie te arm -y to, to żadna konkurencja w branży PC. E, zagrożenie jest niewielkie. Cytuję Pata Gelsingera tak plus minus. No i uwaga, czy Intel faktycznie tak myśli? Zakładam, że nie. Kilka powodów jest. Intel mógł tak powiedzieć, i jeżeli by faktycznie tak myśleli, to jest źle. Nie można tak myśleć. Znaczy, z drugiej strony, nie można też zacząć biegać po pokoju i mówić: O, nie, ARMy nas teraz zjadą. bo Boże, co my zrobimy? Nie, no w dół 60 lat. Roz no, może nie 60. 40 lat rozwijania architektury i w ogóle rynku, i w ogóle teraz wszystko jak krew w piach, bo ARMy nadchodzą. No tak też nie można, więc nie można popadać w skrajności. Ale yy, czy Intel faktycznie myśli, że. Nie, czy, czy, czy Intel jest Nokią? Ja będę ten przykład Nokii tu dawał, bo to jest taka firma, która w historii, przynajmniej w mojej opinii. O, jak macie takie przykładowe firmy jeszcze, to dajcie znać w komentarzach. Takie, które spektakularnie dały dupy, bo myślały, że są hegemonem na rynku, a potem coś ich. No, zwyczajnie zjadło, bo było lepsze. No i Nokia tak miała, nie? No jakby nie czarujmy się, no Nokia była swego czasu taką firmą, że każdy chciał mieć Nokię. Nawet ja raz chciałem mieć Nokię. Nawet kilka modeli chciałem mieć Noki, ale potem były Sony Ericssony, one były takie bardziej, wiecie, takie, takie bardziej młodzieżowe. Ja miałem na przykład k 510 możecie napisać, czy wy mieliście jakiegoś soniacza. Tam w były one. K700 to już był koza, K900 to w ogóle był mózg rozwalony na ścianie, ale Nokia każdy chciał mieć no i Nokia była gigantem, trzeba to przyznać, była przespała pewne rzeczy i została zjedzona przez rynek, przez konkurencję. I jeżeli Intel myślałby na takiej samej zasadzie, na zasadzie nie no, a nie boimy się ich, mamy to w dupie, nie sprawdzamy czy są zagrożeniem, bo nie są mówią, że są niewielkim zagrożeniem ale, że nie ma się generalnie czego bać i ja uważam, że Intel nie jest Nokia, ale Intel mówi takie rzeczy. Wiecie dlaczego? No bo nie mogą powiedzieć, że nie, no, ARMy są dużym zagrożeniem, a mamy się czego bać. Wiecie dlaczego? Bo to by sprawiło, że wszyscy inwestorzy Intela zrobiliby. No dobra, to teraz sprzedaję te akcje w pizdu i kupuję czegokolwiek, co zamierza robić procesory na ARMach. Tak by inwestorzy zrobili. Skoro sam Intel przyznałby, że ARMy są ee, jakby przyszłością tego nie wiemy. jakby nikt nie mówi, że ARMy są przyszłością, bo może to będzie ślepa uliczka w technologii jakich było wiele. W swoim zdaniem fajnie byłoby zrobić taki odcinek o ślepych uliczkach w technologii, na przykład samej komputerowej, bo w ogólnie w całej technologii to było ich bardzo, bardzo dużo. Taki przykład prądu stałego, który się sprawdza, ale generalnie przemienny jest lepszy. Natomiast generalnie wydaje mi się, że Intel tutaj raczej Mówi tak, żeby uspokoić inwestorów, a sam też pracuje nad takimi rozwiązaniami. Zresztą testują różnego rodzaju architektury, jak tak itd., itd. Więc wydaje mi się, że w ARM-y też będą próbować, więc to raczej nie jest coś na zasadzie. ARM-y nie są przyszłością, nie są zagrożeniem, więc generalnie olejmy. Analitycy mówią, że ARM-y mogą w przeciągu Kilku następnych lat do 2027 roku mieć 25% udziału w rynku komputerowym. To dużo, ale mają już 14, więc to nie jest tak, że nagle zaczną mieć 25, więc tak naprawdę w te kilka lat urosną o 9%. To dużo, to dużo rynku, ale pamiętajmy o tym, że przedstawicielami ARM-ów są MacBooki i to one odpowiadają za grotych 14%. Do tego dojdą wszelkiego rodzaju kwalkomy w laptopach. Prawdopodobnie bardzo, bardzo dużo chromebooków, które teraz też dynamicznie zdobywają rynek i będą zdobywać też e, zacznie jechać na ARM-ach Nvidia AMD też planują wprowadzić ARM. W związku z tym nic dziwnego, że to będzie aż 25%, to w, do, już w 2027 roku, mam prawie 2024, więc w 3 lata 9% tak gigantycznego rynku. Moim zdaniem to jest gigantyczny wzrost, więc na pewno e, no, jakby firmy analityczne są, moim zdaniem, Lepiej przystosowane do y, przewidywania rynku niż jakaś jedna poszczególna firma, w tym przypadku Intel. E, w związku z tym, no, wydaje mi się to prawdziwe, a jeżeli to jest prawdziwe i taki wzrost e, ten rynek e, procesorów ARM zaliczy, to Intel też musi się tym interesować. I to, co oni mówią, to jest tak naprawdę to, żeby nie przestraszyć inwestorów, bo nagle, jeżeli by na tym hura optymizmie zaczął Intel mówić: Nie no, ARM to przyszłość my też pracujemy nad ARM-ami. To nie, to raczej nie. Raczej, jeżeli zacznie się taki hura optymizm em, na arm nie wiem, Nvidia pokaże swojego ARM-a, AMD pokaże swojego ARM-a, to wtedy też Intel wyciągnie ASA w rękawie i pokaże z rękawu i pokaże swojego ARM-a. Przynajmniej liczę na to, że tak to będzie wyglądało, bo przede wszystkim to no nie chodzi o to, że ja teraz chcę, żeby Intel nie wiadomo jak się bronił na y, rynku procesorów. Nie, nie. Chodzi mi o to, żeby nie zatracić konkurencyjności, żeby. Aby tych producentów było dużo i żeby ta konkurencyjność była, bo nie chcemy zmieniać dualizmu procesorowego z AMD i Intela na dualizm, tylko w innej architekturze, tak? Chcemy, żeby po prostu to sprawiło, że będzie większa konkurencyjność. Dobra, myślę, że wiecie o co chodzi. Napiszcie mi te firmy, jak przychodzą Wam do głowy, takie, które były potężne i dały dupę. Z chęcią wysłucham w komentarzach. A teraz przejdźmy do tych rtx 4000 super. No i niezbyt ciekawą wiadomością jest to, że 4080 super według kokpita ma bazować nadal na AD103, czyli na tym samym procesorze, na którym bazuje zwykła 4080. Tam max rdzeni to 10 000 z drobnymi. 10 240 ma oferować... RTX 4080 Super, no to nie jest wiele więcej niż obecny. Na dodatek, jeżeli będzie to AD103, no to możemy zapomnieć o 20 GB pamięci VRAM. A szkoda, bo fajnie się to rysowało. Natomiast wydaje mi się, że w tym przypadku. 4080 Super po prostu zastąpi zwykłą 4080 i ona zostanie wycofana ze sprzedaży, a tą kartą pośrednią pomiędzy obecną 80 a 90 zostanie 80 Ti. Ciekawą kartą ma być 4070 Ti Super. W ogóle pomijając albo zwracając uwagę na nazwę, bo to też jest zarąbiście ciekawe Ti Super, ona ma bazować albo na rdzeniu AD103, czyli na tym, która, na którym bazuje... Em, 480, albo na AD102, na tym, na którym bazuje 490. Oczywiście w odpowiednio przyciętej wersji. Wydaje mi się, że być może AD102 jest tutaj związany z kontrolerem Magistrali Pamięci, takim, żeby zwiększyć tą ilość pamięci. Ale ilość rdzeni CUDA przyciąć tak, żeby ich nie było więcej od 480. Więc pomimo to, iż będzie na przykład bazować na AD102 to będzie miał mniej rdzeni niż 10 tysięcy, czyli mniej rdzeni niż 4080. Tylko po prostu wykorzystają tą magistralę, która normalnie jest w AD102, żeby zwiększyć ilość pamięci VRAM. Nie wiem, do jakiejś liczby ciężko stwierdzić. Mówi się o 16 GB, no ale z drugiej strony wtedy na ad 103 mogliby spokojnie zapewnić te 16 GB, tak jak teraz właśnie ma to 4080. Więc to jest całkiem, całkiem ciekawe. No na samym końcu zostaje 4070. Super. Która ma mieć 7100 rdzeni, jakby 4070 Ti Super ma mieć 8400 rdzeni, bo o tym też nie powiedziałem, a 4070 Super ma bazować na rdzeniu AD103, czyli na tym, na którym 4080, i na AD104, czyli na tym, na którym aktualnie bazuje, i ma mieć 7100. 68 rdzeni QDA. Rzekomo tak to ma wyglądać w tym zestawieniu. Na razie są to informacje, do których w ogóle bym się nie przywiązywał, ale ciekawe jest to, że np. 4080 Super już została dodana do HW Info, więc gdzieś już tam jest. Coś się z nią dzieje i powstaje. Ciekawy jestem, co to faktycznie będzie za karta. I wydaje mi się, że też ten scenariusz, o którym mówiłem Wam w poprzednich odcinkach, jeden z możliwych scenariuszy, bo jednak byłby scenariusz, jednym ze scenariuszy było to, że NVIDIA wypuści i będzie w tak gęsto tych modeli, że kurde, będzie ich pierdylion, a drugim jest to, że wersje Super zastąpią obecne wersje zwykłe. Tak jak miało to na przykład miejsce w serii 2000, gdzie... 2070 super, 2060 super zastąpiły podstawowy model. 2080 super też. Po prostu zniknęły 2070ki, powoli zostały wycofane ze sprzedaży, a i miejsce zajęły 2070 super i analogicznie z innymi modelami. I wydaje mi się, że tu będzie podobnie, przy czym kilka modeli będzie wprowadzone poniekąd jakby dodatkowo i między innymi będzie nim 4070 i super. No, chyba, że właśnie zastąpi podstawowe 4070 jaj. Tak? No. Ale o tym się przekonamy. Wydaje mi się, że wkrótce, że większe ogłoszenie i więcej newsów na ten temat zdecydowanie będziemy już wiedzieć w styczniu po CESie 4070 480 40 super prawdopodobnie będzie wtedy miała swoją premierę. I wydaje mi się, że pozostałe karty też przez pierwsze pół roku przyszłego też się pojawią. I to raczej szybciej niż później. I teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, czy warto na to czekać. Wiecie co? No, to będą lepsze karty niż obecnie na rynku. Ale dlaczego warto czekać na te karty? Nie, dlaczego, nie, nie dlatego, że warto na te konkretnie czekać, tylko że w momencie, jeżeli faktycznie teoria z zastąpieniem modeli podstawowych się sprawdzi, to będą na nie przeceny. I to jest w tym najpiękniejsze przeceny. Przeceny są piękne, tak? Teraz uważajcie swoją drogą na przeceny, bo wiecie, jak to jest. Black Friday idzie, a Black Friday w Polsce to jest kuźwa, jeden wielki wałek. Wszystkie sklepy dźwigają ceny, żeby później na Black Friday spektakularnie wrócić do tych normalnych. Nie no, tak tragicznie aż nie jest, ale trzeba ważyć wszystko, nie? To nie jest tak, że jak coś jest, pisze wielka promocja na Black Friday, to znaczy, że to jest najniższa cena ever. Bo teraz jest to nowe bardzo fajne prawo, jedno z niewielu, znaczy no może nie jedno z niewielu, ale jest to jedno z najfajniejszych praw konsumenckich jakie weszło, a mianowicie to, że musi być cena najniższa sprzed ostatnich 30 dni z ciągu ostatnich 30 dni podana, tak? Tam na dole przy promocji. Ale jak się dźwignie ceny przed upływem tych 30 dni, no to ta najniższa cena będzie wyższa nie? niż na tej super promocji. W związku z tym uważajcie. To nie jest tak, że wszyscy Was chcą wydemać. Fakt, że wszyscy chcą na Was zarobić. Ale, ale. Trzeba pamiętać, żeby sprawdzać, czy faktycznie ta cena jest taka super atrakcyjnie niska, a nie dać się porwać takiemu szałowi zakupów. I tu nawet nie chodzi mi o to, żeby negować podejście sklepów, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby negować podejście tego hiperkonsumpcjonizmu, który nas niestety dotyka, że jak widzimy napis promocja, to od razu dostajemy kociołkwiku i kupujemy, nie zastanawiając się, nie kalkulując, czy faktycznie ta cena jest super fajnie okazyjna. Ale też zdarzają się właśnie takie promki, które są turbo fajnie okazyjne i miejmy nadzieję, że takich będzie jak najwięcej. Wydaje mi się, że wraz z dojrzewaniem tego rynku w Polsce pod względem takich Black Friday'ów będzie coraz lepiej i faktycznie może będzie tak, że w końcu zaczniemy mieć takie prawdziwe Black Friday'e. Nie róbmy promo, promek na wszystko, ale zróbmy kilka naprawdę fajnych i jak będą jakieś fajne, to pewnie Wam o tym dam znać. Ale cóż, chodzi mi o to, żebyście uważali na siebie i myśleli o tym, co robicie, nie? Bo tak to już jest. Tak, tak, tak jest taka moja mała myśl na te nadchodzące dni. Ja sam pewnie będę polował na jakieś fajne promki, bo to deski jakiśbym bym kupił, a to ram bym sobie dokupił, a to monitor bym sobie dokupił, takie tam rzeczy, nie? Więc ja sam patrzę, obserwuję, i to nie jest tak, że to jest złe że celujemy w ten, o i PlayStation bym sobie nowe kupił, kurde ja zawsze to, o tym Black Friday, bo na konsole zawsze są fajne promki to jest jedna z, e, z takich nielicznych elektronicznych rzeczy, na które są naprawdę bardzo fajne promki na Black Friday no, także, także będę polował, ale chciałbym sobie już kupić tego PlayStation 5 tego nowego takiego slimkę, nie no chyba, żeby właśnie kupić sobie stare, no bo nie dość, że będzie na promce na Black Friday, to jeszcze jest Wyprzedawane, bo jest stare, więc jak będzie w jakiejś zerowej cenie, no to why not? Po co mi to nowe? To nowe nie jest jakieś turbo lepsze. Tak mi się wydaje. Dobra. Dzięki wielkie za dzisiaj. No i cóż, widzimy się jutro. Mam nadzieję miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek oglądacie i do zobaczenia. Cześć!